Siemka ludziska, ja jestem Harry i pykamy w The Elder Scrolls 5 Skyrim i w dzisiejszym odcinku będziemy atakować fort jakiś tam. Oczywiście fort od cesarski w skrócie, który jest już tam, już tutaj przyszłem. Tutaj zaraz gdzieś powinni już czekać gromowładni. W poprzednim odcinku była taka dyplomacja, można powiedzieć. Dobra, już tutaj czekają. Dobra, do tego mamy iść. Przeklęci bezbożni cesarscy. Walcz, albo zgiń z godnością. Żołnierze Legionu skrzą się niczym świeży śnieg i brzęczą jak naczynia w kuchni. Będziemy wiedzieć, że tu idą. Stanę do walki z całym Legionem, jeśli śmie się tu pokazać. Wykonane. Dołącz do tych, którzy atakują miejsce fort. Fort. Konik tutaj zostanie. Z pewnego względu, że nie chcę, żeby zginął. Dobra. Zaczyna się. Na dach, na tych dachach. Dobra. Tamtego. Tego właśnie chcesz, co? Dobra, celuję. Pokaż, co potrafisz. Jeden z... jest, dobra. Dobra, kolejny. No patrz, jak mi się posunął przeciwnie. Dobra, mamy go. Dobra, ciulać to. Dobra, kolejny. Tak, ten nic nie da. Nic nie zarobimy. Dobra, bierzemy miecz i lecimy w nich. I każdy się odsunął, tak? Dobra, mamy cię. Dobra, zniknął. Nie znikają, panie. Dobra. Chyba tam wszystkich są rodupia. Już? Tylko na tyle chcę stać? Ja mam takich daremnych. Inne brał troszkę bardziej wartościowe rzeczy. Dobra, szczema, tak? Dobra, mamy go. Czekajcie, jeszcze wezmę tutaj położę mikstury.
Dobra, może mnie leci. Zabiję cię! Dobra. Niech cię szlak. Dobra. Jeszcze tutaj. Zabroń na strzały. Dobra. Fajnie, jeszcze tam, czy nie? Nie! Na więcej się nie stać? Okej. Dobra. 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 Sami będą mieli dużo wrogów do zabicia w końcu. Czekajcie, mikstury. Dobra. 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 Dobra, zdobyto to trofeum, tak? Co już? Tak szybko. Weźmiemy to co nasze. Dobijemy ich do końca. Dobra. Czy to już wszyscy? Teraz chyba mamy iść gdzie indziej. Więc pójdziemy. Jednego już wziąłem. Tamten gdzieś. Jakaś tam spierdoli, dobra. Jeszcze tutaj jeden. I teraz mamy iść tam do tego... Ciulika, żeby tutaj wszystko mu powiedzieć, tak? Czy nie? A nie, do Ulfrika. Do naszego króla trzeba iść, to... bez problemu pójdziemy, żeby tutaj już to wszystko... się zgadzało. No 8 minut walka, zazwyczaj takie walki trwały po cały dzień. Więc co, to jedziemy, czekamy aż to się załaduje. Najsłynniejszym bohaterem Skyrim jest Tiber Septim, który podbił cały ten Tamriel. Ulala. Okej, okay, dobra, pałac królów. Z tego co wiem, to tutaj mogę też mieć, można powiedzieć, mieszkanie. Cesarskim wydaje się, że potrzebujemy ich praw. Ale, dobra, chyba nasz tutaj ukochany król śpi, pałac królów górny poziom. To pójdziemy go poszukać, no żeby nie zawadzać drogi, tak, tutaj. Tylko się wezmę, jeszcze przesunę krzesełko. I jazda. A, nie, on tutaj się spaceruje, tak? Skoro wypędziliśmy cesarstwo z pogranicza, możemy położyć kres plądrowaniu naszych kopalni srebra. Srebro należy do Skyrim. Całe zastępy wrogów spłynęły z labiną bólu i kary zesłanej twoją ręką. No. Będę cię od tej pory zwał Lodowym Młotem. Wykazujesz się wielkim zapałem do bitwy oraz współczuciem wobec tych, za których walczymy.
stajesz się nieodzownym ogniwem w łańcuchu naszej sprawy. Robimy to, co robimy z miłości dla swych braci i sióstr. Proszę, przyjmij to w dowód odwzajemnionej miłości. Szklana tarcza dodano. I co teraz? Potrzebujemy cię w Hjalmarch. Jest wiele do zrobienia. Rozumiem. Za Skyrim! Za Skyrim! O co chodzi? Smoki? Dobra. To pójdziemy tutaj posprzedawać to, co mamy do... Tutaj pójdziemy w mieście posprzedawać to, co mamy do sprzedania i pójdziemy do tego Hjalmar. No tutaj już mamy, widzicie, tak wygląda aktualna mapa bitewna. Więc lecimy. Wszystko co dane ci. Ale czekajcie, co mogę zobaczyć tą tarczę, broń, strój. Jakąś tarczę dostaliśmy. Diadom. Srebrny pierścień, szklana tarcza. O, czyści, ta jest lepsza, ale ta ma zwiększenia odporność na magię o 20%, zwiększa zdrowie o 20 punktów. Ale dom się zostawimy. Było. Dobra, to lecimy. O moich umiejętnościach. Więc... Ale ładna tarcza, ładna. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy. Bo nie ma na to czekać, posprzedamy te rzeczy nasze tam, znaczy pierw poczekamy, tak, oczywiście, żeby tutaj coś porobić. Pójdziemy tędy. Oczywiście w planach mam też kupić tutaj dom, czy mieszkanie, jeden ciula, chyba dom. Wiem, że gdzieś tu mogę. Dobra, wszyscy śpią, to co, to ich okradamy, tak? Okej. No to co, to czekamy. Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Do dziesiątej poczekamy. Dobra, i co? Dobra. Ciebie coś... Chcesz, żebym wykuł jakiś metal? Zamkomunikowany. To masz na sprzedaż. Rozejrzyj się. Dobra, zaraz się rozejrzę. Coś tam sprzedałem. Aha. Okej. To mu sprzedam. Sprzedać. Sprzedać. Strój. No oczywiście. To zostawić. Sprzedać. No, to sprzedać. Dobra, jakoś już ten. Przyjdź do mnie! Oczyściliśmy. Jeśli będzie ci potrzebny nowy pancerz albo broń. Więc. Dobra, to zrobione. Okej, porobione. Tutaj jeszcze skórę zrobimy. Dałoby się posłużyć moim dobrym młotem? Nie. Dziewczyno, mówiłem ci, że nie ruszała ich na... Ty masz swoje, a ja swoje. Nie miałam go w rękach. Dobra. Młoty nie mają. Podróżowałabym więcej, ale dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. Tutaj nic ciekawego nie mamy, ale mamy to, to, ceny lepsze o 10%. Zaraz zobaczę, co ja mam. Mikstury. To i to mi niepotrzebne. Dobra, różne. Szafir. Nie mam nic ciekawego na sprzedaż, ale czekajcie. Broń, nie to, strój. Jaki ja mam? Mam w ogóle jakiś naszyjnik? Nie. Czyli ceny lepsze. Okres pomiędzy krzykami skrócone. Ceny lepsze od 10%. Robić z tobą interesy. Jeśli szukasz mi różnorodne towary. Broń, broń. Dobra.
Tych mam dużo, ale tych mam mało. Możemy kupić. Okej, okay, troszeczkę mam nadzieję, że niedługo księgi, klucze. Okej, teraz gdzie nas dokładnie potrzebują? Trzeba tam w końcu iść. Tutaj, tak? Okej, to przejdziemy tu. Krypta Dim Hollow. To przejdziemy tu i stamtąd pójdziemy tam, żeby nie czekać. No, 15 minut filmu dopiero, to mało. Ciekawe. Bo w poprzednim filmie robiliśmy ten, dyplomację. Bardziej bawiliśmy się w dyplomację, więc w tym odcinku no tyle walki, chyba też będzie tyle dyplomacji. Jest mój koń tutaj. Więc co, jedziemy! Aj. A mój. Jak leci, dup! Małyż lecisz, małyż Adam! Adam, leć! Zmarłem czy co? A, zmarłem, tak, dobra. Ale bekowo było, bekowo. No zabiłem konia niestety, no. Dobra, no to po zabiciu konia czekamy. Skyrim pogrążone jest w zamęcie, bowiem gromowładni uważają, że norski sposób coś tam. Aż tu. Dobra. To lecimy. Okej, lecimy. Niebezpieczeństwo wykrycia podczas skradania zależy od kilku czynników. Linii wzroku wrogów, ciężaru noszonej broni, szybkości ruchu oraz samej umiejętności skradania. A to, dzięki za podpowiedź. Kraby błotne można... No, już nieważne. Dobra, teraz nie pojedziemy na skróty. Tylko polecimy tędy. Jest tu gdzieś na skrót? Nie ma. Dobra. Chyba nie ma zejścia na dół takiego, żeby się nie zabić. A szkoda by było się zabijać znowu i czekać na wtywanie gry, ale tu też widzę zejście w dół, więc nie ma problemu najmniejszego. I tu zaraz przy okazji jakąś wiochę odblokujemy, znaczy tutaj coś nam pokaże na minimapie, więc no tutaj przy okazji polecimy do tej wiochy zobaczyć, co za wiocha. Dobra. Dobra, jest coś tutaj, konie. Aha, skoczko. Ale dobra, tam tutaj później przyjdziemy. Mamy coś ważniejszego do roboty, tak. Ładne lasy, tak? Więc pykamy. Mam nadzieję, że tam szybko dojedziemy. Może w następnym odcinku tam powalczymy z obozem gromowładnych, gdzieś może polujemy na gromowładnych, na jakiś obóz czy coś. Myślę, że na fajnie by było. Zrobić. Aha. Pierwszy. No, polowanie z. A co to w ogóle jest? Ja pindole, nie wiem co to jest, ale fajnie wygląda. Na pewno tutaj już nie zdążymy, ale może pójdziemy w tym odcinku w końcu tutaj, tak to tu. O tak. To nie jest nasz cel misji dzisiejszy, niestety. Ale pójdziemy, tam już mamy też obóz gromowadnych. Może następnym zapolujemy na nich, wyrżniemy ich w pień. Tyle ilu się da, tak po cichu, wiecie o co chodzi. Takie istne skradanie.
takie polowanie, ale w polowanie w po cichu, tak? O. Może nam się uda coś tam wykminić. A przy okazji jesteśmy tutaj już blisko celu. Zrobimy szybki zapis, żeby tutaj już nie musieli na nowo iść. A oni są tutaj gdzieś. O, tutaj pod nami centralnie. Dobra. O kuj. Mam nadzieję, że nie przypadnie mi służba wartownicza. Idź powiedzieć o tym dowódcy. Na pewno kopniak w tyłek rozwieje twoje wątpliwości. Zapomnieliśmy, trzeba dostarczyć fałszywe rozkazy cesarskiemu legatowi w Mortalu. Aha. Ale najpierw musimy zdobyć wytyczne cesarskich, żeby na ich podstawie stworzyć fałszywki. Aha, spoko. Cesarscy gońcy często zatrzymują się w gospodach w Smoczymoście i Rorikstead. Może przekonasz jednego z oberżystów, by ci pomógł. Tak czy inaczej, zdobądź te dokumenty. No spoko. Co ty na to? Uważam to za zrobione. To dobrze. Uważam. Tylko mi tam nie umrzyj. Dobra, cesarski kurde to osoba, która musi się znaleźć. Fałszywy front. Gdzieś... A, w dwóch miejscach, tak? Tutaj jest Smoczy Most lub w Rorikstead. Rorikstead. Dopiero pójdziemy tutaj, chyba mi się wydaje, bo mamy bliżej. Farma Cattle. Z farmy tamtej pójdziemy, bo... no najbliżej, tak? Zdobędziemy te dokumenty i zakończymy odcinek. No i... No, będziemy fałszować dokumenty, no. Jak jest wojna, to... Gdzie jest mój koń? Tutaj. Tak. No co, no niestety, jak jest wojna, to... Pokażcie mi te konie. Jak jest wojna, to wszystkie ruchy dozwolone, tak? Nie ma przebacz. Ale tutaj są ładne białe takie. Ukradni. Czekajcie. Nie ma to jak dobra pieśń, dobrze, by ukoić duszę w tych trudnych czasach. Bardem? Bynajmniej. Ale dobra muzyka, dobre napitki i dobrzy znajomi to wszystko, o co mi w życiu chodzi. Aha. O czym mówi się w mieście? Co tutaj robisz? Ściśle mówiąc, jestem absolwentką. Pracuję tutaj w gospodzie pod mrugającym ślizgaczem. Dobra, ale mamy tego, ale widać, że... Porozmawiaj z Wierną, jeśli cię dobra, to jedziemy tutaj w dół. Jedziemy w dół i w prawo. No o, tutaj już dróżka jest. Więc pojedziemy tą dróżką. Ale wiem, że Rorikstead to chyba pochodzi jeden z więźniów, który na samym początku, w pierwszym odcinku ten więzień, który spierdzielił. Okej, tutaj coś mamy też. Aha, to jest taka ciustewka. Dobra. Tam jest jakiś strażnik, spoczko. Więc jedziemy. Jedziemy dalej, nie? Tam gdzie mamy jechać, to chyba mam nadzieję, że dróżka, tak? Czy nie? Zbytnio nic nie ma, ale... jakoś damy radę. Tam to jest jakaś dróżka. Nie wiem, czy dobrze idę, ale mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że źle nie poszłem i nie miałem iść górą, przypadkowo. Ale chyba tak, więc tutaj pójdziemy do góry i pójdziemy górą sobie, bo to będzie prostsze, o wiele prostsze. No i co, i wygodniejsze, tak? Dobra, 25 minut filmu.
więc... Dobra, tuż i wychodź. No tu na przykład odblokujemy też wiochę, ten obóz gromowadnych. Bez przypału. Też mają konie, widzicie. Bo zazwyczaj idziemy na drogę i pojedziemy dróżką sobie u góry. Najlepiej nocą jechać, bo tutaj właśnie oni będą spali. I gdzie jest ta droga sam, co? Chyba tak, tutaj, dobra, jest droga, znalazłem drogę, więc jedziemy prościutko. Mam nadzieję, że to będzie łatwo i szybko i się wyrobimy do 30 minut. Daleka droga przed nami. Na pewno bliżej niż na przykład, jakbyśmy mieli iść gdzieś na przykład stąd, tutaj, tak, albo stąd tutaj. To jednak tutaj jest bliżej. Mi się tak bliżej i będzie łatwiej po prostu. A mam nadzieję, że tego chłopka, którego wybrałem do przekupienia, będzie jakiś, no w miarę tutaj, przekupny bardzo. No niestety, takie czasy, że trzeba przekupiać innych ludzi. No a, to już tutaj, a to fajnie. To daleko my nie musieliśmy jechać. Nie jest gdzie, tutaj w gospodzie, tak? Ja zostawię konia tutaj. O! Ładny most w ogóle. No ładnie, ładnie. Dobra. Gospoda pod 4 tarczami. Spoczko, to szybko pójdzie. Nawet chyba się wyrobimy. A! I w tej gospodzie mamy go poszukać, tak? Tutaj nikogo nie ma, ale... Coś mi mówi, zdarzyło ci się że ostatnio nie spotkać jakiegoś kuriera tarskich? Staram się dbać o prywatność moich klientów. Jego życie jest zagrożone. No jasne, mnie nie nabierzesz. Staram się dbać o prywatność moich klientów. Cóż, skoro nalegasz? Okej. Był tu, ale wyszedł. Jeśli teraz za nim ruszysz, na pewno zdążysz go złapać. Aha. Albo zaczekaj tutaj. Na pewno prędko wróci. Aha. Dobra, to dzięki. Do następnego razu. Dobra, gdzie on może być? No to w sumie... Może... Jakby co, już wiemy gdzie jest, ale... Gdzie on jest? On ruszył gdzieś tam, tak? Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świt. Wow, postaramy się go dogonić. Bo on musiał wyjechać, no właśnie. Okej. Jakby co? Szybki zapis. Daleko jest? Jest gdzieś tam. Nie, może go złapiemy. Może nie. Okej. Wista, bio. Ziom. Mam nadzieję, że go dogonię. Dobra, jak nie, to poczekamy. A, mamy go. Nie mam czasu na pogaduchy. Nie jestem tu, żeby rozmawiać. Mam odebrać dokumenty. Ach, tak. Dobra. Dobra, łapmy z niego. No i tu niższe, szybko poszło. Cesarskie dokumenty, cesarski łuk. Okej. Okej, szybko poszło. Czy coś tu miała? Oprócz...
Dobra. Teraz gdzie mamy jechać? O tutaj, ja spoczko, to pójdziemy powiedzieć, że mamy dokumenty, a już 30 minut, spoczko. To ten film będzie trochę dłuższy. No cóż, zdarza się, tak? W danej chwili możesz mieć tylko jeden aktywny kamień, aha. Szygord jest dodycznym, coś tam, coś tam. Dobra. Świetna robota. Zobaczmy, co tam masz. Wiedzą o naszych planach więcej niż przypuszczałem. Niedobrze. A to co? Ja nie. Zdaje się, że śnieżny jastrząb potrzebuje posiłku. Dopilnujemy, by tam nie dotarły. Dajcie chwilę. Muszę wprowadzić poprawki do tych dokumentów. No i gotowe. Okej. Dopilnuj, żeby te sfałszowane papierzyska trafiły do legata w Mortalu. Dzięki nim narobimy zamieszania w ich planach i zyskamy przewagę w polu. Okej. Kim są siłobrodzi? Dobra, ale uważaj, to zrobimy na następnym odcinku lub poprzednim. Nie mogę się doczekać zabicia kolejnego. Jeśli film się spodobał, to zostaw łapę w górę. Przede wszystkim suba z dzwonem, to jest ten czerwony guzik. Pod filmem oczywiście ma być szary. Jak też to pierdolni komentarz, ja z wami żegnam i na razie do następnego odcinka. Elo.